No cześć! Miło Was widzieć w 2016 roku. W ramach noworocznych postanowień stwierdziłem, że kolejne filmy będę robił trochę krótsze i trochę bardziej konkretne. Co z tego wyjdzie, to ciężko powiedzieć, biorąc pod uwagę mój wrodzony słowotok. Raczej różowo się to nie przedstawia, no ale zobaczymy. W każdym razie, dzisiaj zajmiemy się rzeczą dość ciekawą, bo zmianą koloru włosów, bo któż z nas nie chciałby sprawdzić, jak wyglądałby obdarzony innym zestawem genetycznym. I tu chciałbym się podzielić z Wami moim pierwszym odkryciem. Zdjęcie, które możecie tu podziwiać, znalazłem na Flickrze. Flickrze? A nieważne. Parę miesięcy temu i w ramach umowy licencyjnej korzystania z niego potrzebowałem znaleźć ponownie źródło. Wrzuciłem więc je ponownie do Google'a i oto co ukazało się moim oczom. Okazało się, że na zdjęciu jest m.in. pewna 27-latka z Gdańska, Katowic, Warszawy szukająca kochanka. Oraz jednocześnie zamożna 36-latka chcąca zasponsorować faceta w Poznaniu. Pewnie ma pełne ręce roboty. A tak bardziej na serio, link do oryginału znajdziecie w opisie filmu. Okej. Jeżeli chodzi o samą obróbkę. Ja wybrałem akurat blondynkę ze względu na to, że dość łatwo się zmienia kolor takich włosów, ponieważ no, w tym przypadku akurat nie są one prześwietlone nigdzie, a nie ma też za dużo zbyt ciemnych miejsc, czy tam całkowicie czarnych miejsc, więc praktycznie każdy kolor i odcień włosów udałoby się z tego uzyskać. Dobra, to co chcemy zrobić, to najpierw wybiorę sobie narzędzie szybkie zaznaczenie i na bardzo szybko zaznaczę te włosy po prostu lewym przyciskiem myszy sobie je zamalowując. Jak widać zaznaczyło mi się trochę więcej niż chciałbym, ale to nie szkodzi, bo naciskając na klawiaturze Alt można sobie to zaznaczenie odejmować. No, odejmę na szybko tutaj. Ważne jest to, że teraz nie musi być to zrobione idealnie. Zaraz będziemy sobie jeszcze to zaznaczenie poprawiać. Na razie może być z grubsza. Można równie dobrze byłoby to zaznaczyć nawet jakimś lasem wielokątnym albo czymś takim. Ok? Powinno być w porządku w miarę, a jeszcze tutaj to zaznaczymy. I odrobinkę tutaj. Dobra, teraz przechodzimy do edycji szybkiej maski, czyli naciskamy sobie na ten prostokącik z kółeczkiem pod próbnikiem kolorów, dzięki czemu nasze zaznaczenie będzie teraz reprezentowane jako czerwona plama. Biorę sobie pędzelek, wybieram pędzel o twardości 0%, rozmiar no, dostosowany do wielkości zdjęcia, ja tutaj sobie wezmę ze 150 pikseli, pędzel czarny z przepływem i kryciem na 100%. I tym pędzelkiem sobie zamalowuję, raczej domalowuję do zaznaczenia te miejsca, które, w których jeszcze są włosy. Jeżeli tak jak tutaj będzie za dużo zaznaczonego, to tylko obracacie sobie kolory i białym pędzelkiem z kolei zaznaczenie usuwacie. To teraz wychodzę sobie z edycji szybkiej maski. Jeszcze raz naciskając na ten prostokącik z kółeczkiem. Wybieram dowolne narzędzie do zaznaczenia i naciskam na popraw krawędź. Z trybu wyświetlania ja wybieram akurat tutaj nakładkę ze względu na to, że najlepiej będzie to widać. Natomiast który tryb wyświetlania sobie wybierzecie, to od Was zależy. Promień. Promień działa na tej zasadzie, że jeżeli wpiszę sobie tutaj na przykład 5%, to wtedy Photoshop w obrębie mojego wcześniejszego zaznaczenia właśnie w tym promieniu 5 pikseli będzie dodatkowo wykrywał rzeczy do zaznaczenia. Natomiast jeżeli przejadę sobie moim pędzelkiem na samo zdjęcie, będę mógł jeszcze dodatkowo Photoshopowi powiedzieć, w których miejscach ma te krawędzie wyszukiwać. I w ten sposób sobie to jeszcze poprawimy. Ok. Gładkość, wtapianie, kontrast zostawiam takie, jakie są. Wyniki daję do zaznaczenia. Naciskam OK. Dobra, mamy zaznaczone włosy. To była najtrudniejsza tak naprawdę rzecz. Teraz już będą same banalnie proste. Sposobów na zmianę koloru włosów jest naprawdę cała wielka masa. Ja polecam, wydaje mi się najprostsze. Tworzymy sobie na zakładce z warstwami nową grupę i od razu naciskamy na utworzenie nowej maski. W tym momencie maska nam się tworzy w kształcie zaznaczenia i cokolwiek znajdzie się w tej grupie będzie wpływało tylko i wyłącznie na włosy. Czyli jeżeli teraz sobie dodam do tego na przykład barwę nasycenia,
Zaznaczę koloruj, no to oczywiście tutaj będzie mi się zmieniał kolor jedynie włosów. To, na co warto zwrócić tutaj uwagę, to to, że nasze zaznaczenie nie jest idealne, na przykład w tym miejscu, i można sobie to jeszcze odrobinkę poprawić. W tym celu przechodzimy na zakładce z warstwami, na naszą maskę warstwy, wybieramy pędzel. Wybieram pędzel taki dość postrzępiony, wyglądający trochę jak spray. On jest domyślnie ustawiony w Photoshopie, w domyślnych pędzlach, przynajmniej w podstawowych. Zmniejszam przepływ na jakiś 1, maksymalnie 2%. Nie, krycie na 100% dalej mówię. O, przepływ. Zwiększam sobie trochę ten pędzelek i czarnym kolorem, o, klikając parę razy, usuwam sobie te niechciane rzeczy. Ten pędzel jest o tyle fajny dla włosów, że jeżeli tylko będziemy tak klikać paręnaście razy, to będzie to mniej więcej wyglądało, jakby jakieś tam postrzępione włosy występowały. Zresztą tutaj chociażby końcówki włosów w ten sam sposób można zrobić. Albo tutaj trochę jest za dużo tego niebieskiego koloru. Zwiększę sobie ten pędzelek. Dobra. Będzie ok. W ten sposób możecie sobie to w każdym bądź razie poprawić. Jeżeli chodzi natomiast o samą zmianę koloru włosów. Narzędziem barwa nasycenie można sobie wybrać dowolną barwę. Spróbujemy sobie zrobić na przykład rudą. Ok. Można zmienić tutaj nasycenie tych włosów, natomiast nie polecam zmieniać jasności, ponieważ to bardzo mocno będzie wpływało również na kontrast. Żeby zmienić jasność, to oprócz tej warstwy z barwą nasyceniem, dodajemy sobie po prostu warstwę z krzywymi i dopóki one będą dalej w naszej grupie z włosami, to będą wpływały tylko na włosy. Dzięki czemu będzie można sobie na przykład przyciemnić je albo z drugiej strony rozjaśnić, jak kto woli. To jest pierwszy sposób. Drugim sposobem, jeżeli chcemy mieć na przykład różnokolorowe włosy, ja sobie te dwie warstwy usunę, żeby one nam się tutaj nie plątały, dodajemy sobie na przykład maskę do pasowania z gradientem. Warstwę do pasowania, nie maskę, sorka. Wybieramy sobie jakiś kolorowy gradient. Specjalnie wybiorę taki bardzo kolorowy, żeby wam pokazać tylko, jak to wygląda. Naciskam OK. I zmieniamy tryb krycia tej warstwy na kolor. Teraz możemy sobie wypełnienie trochę zmniejszyć. O, mamy na przykład coś takiego. Do tego też oczywiście możemy sobie jeszcze dodać krzywe, rozjaśniać, przyciemniać. Dobra, te dwie usuwam. Trzecim sposobem będzie dodanie czystej warstwy. Wybranie sobie pędzelka, tylko tym razem już pędzelek jakiś okrągły. OK. Można wybrać sobie dowolny kolor. Przepływ, przepraszam, na 100%. Dowolny kolor. Wybrać sobie jakiś na przykład zielony i w ten sposób dowolnie rysować i oczywiście zmienić tryb krycia tej warstwy na kolor. I tak samo można sobie tym wypełnieniem tutaj poprawiać. Łatwo, prosto i przyjemnie, jak zwykle. Dobra, mam nadzieję, że się wam to przydaje. Jak zwykle zapraszam na fanpage, do innych filmów i tak dalej, i tak dalej. I trzymajcie się, do następnego.